Dzień dobry, cześć, szczęść Boże. W dalszym ciągu omawiamy chrześcijańskie wyznanie wiary. Tydzień temu mówiliśmy o tym elemencie z naszego credo, że Bóg jest stwórcą rzeczy niewidzialnych i mówiłem o aniołach. I kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę katechizm, to jest to, że Bóg jest stwórcą również rzeczy widzialnych. I mówiąc o tym, tekst mówi przede wszystkim o człowieku, o nas, o ludziach. I to, co katechizm mówi o ludziach, ja rozbiję na dwa odcinki, bo po prostu katechizm mówi o takich czterech elementach związanych z tym, w co my jako chrześcijanie wierzymy o człowieku, o jego stworzeniu, o jego naturze. I po prostu, żeby nie przegadać, dwie rzeczy będą dzisiaj, dwie rzeczy będą za tydzień. I mówiąc o stworzeniu ludzi, w pierwszym rzędzie katechizm zwraca uwagę na to, że jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga. I to jest na początek bardzo ważne, że my jesteśmy stworzeni na Jego obraz, a nie On na nasz. Nie? To znaczy, że my jesteśmy do Niego podobni, ale trudno jest mówić o tym, że teraz Pan Bóg jest podobny do nas. Ja tej metafory często używam, metafory malarza, że obraz ma w sobie coś z malarza, w tym sensie, że odzwierciedla jego talent. Natomiast teraz, żeby malarz miał w sobie coś z obrazu, to jest nie taka analogia. Oczywiście coś jest, nie? Natomiast że malarz jest czymś dużo więcej niż obraz. Tak samo Pan Bóg jest czymś dużo więcej niż my. Więc to nie działa w obie strony. W nas jest podobieństwo do Pana Boga, i to jest właśnie ten obraz, który On w nas zaklął. Natomiast teraz mówić, że Pan Bóg jest podobny do ludzi, to jest tylko na zasadzie pewnej bardzo, bardzo dalekiej analogii, bardzo dalekiej metafory. To właśnie nie na takiej zasadzie. I katechizm dalej mówi, że to, że jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga, to znaczy, że mamy w sobie niezbywalną godność osoby. Niezbywalną godność, czyli coś, czego nikt nas nie jest w stanie pozbawić. Ludzie mogą tego w nas nie uznawać, mogą tego w nas nie widzieć, mogą chcieć to zignorować, ale nie są w stanie nas tego pozbawić. Że mamy w sobie niezbywalną godność, wartość, że mamy w sobie, że jesteśmy skarbami, że jesteśmy przez Boga chciani tacy, jacy jesteśmy. I nieważne, czy ktoś jest chudy, czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest łysy, czy ktoś ma długie włosy, czy ktoś jest brunetem, czy ktoś jest rudym, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś jest mężczyzną. Każdy przez Pana Boga jest tak samo chciany i to jest coś, czego nie można nas pozbawić. Godność osoby to znów znaczy, że jesteśmy godni tego, żeby nas szanować jako istoty ludzkie, a nie jako rzeczy. Nie? My jako ludzie nie mamy prawa używać innych jak przedmiotów i też mamy prawo tego, żeby od innych oczekiwać, żeby nas nie używano jako przedmiotów. Wydaje mi się, przynajmniej jak tak rozmawiam z ludźmi, że dzisiaj to jest taki element, który w ogóle bardzo mocno kuleje. Że niejednokrotnie relacje między ludźmi przybierają taki trochę charakter, że no właśnie ktoś mnie używa, czy ja kogoś używam, a to właśnie godność osobowa, to co katechizm mówi na temat nas jako ludzi, sprawia, że my nie mamy prawa innych używać jako rzeczy, mówiąc inaczej, wykorzystywać. I tak samo mamy prawo domagać się, żeby inni w nas tę godność szanowali, nie używali nas, nie wykorzystywali. I ta godność osoby też pokazuje, że my jako jedyna z istot zostaliśmy stworzeni do relacji z Panem Bogiem. Jako jedyna z istot na ziemi jesteśmy stworzeni do tego, żeby powołani do tego, żeby tworzyć z Nim wspólnotę, tworzyć z Nim przymierze, żeby prowadzić z Nim dialog. Psy tego nie robią, drzewa tego nie robią, nie wiem, węgiel tego nie robi, piasek tego nie robi, morze tego nie robi, żyrafy tego nie robią. Tylko my jako ludzie, ponieważ mamy tę godność osoby, nie przedmiotu, nie rzeczy. I to jest jeden element, na który zwraca uwagę nasze wyznanie wiary i katechizm. A drugi to jest to, że my jako ludzie
jesteśmy trochę na pograniczu. W tym sensie, że jest świat widzialny i świat niewidzialny. Świat niewidzialny, czyli świat duchowy, i świat widzialny, świat materialny, a my łączymy w sobie element jednego i drugiego. Bo jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Mamy w sobie wymiar duchowy, niewidzialny, dusza ludzka, dusza nasza, nieśmiertelna, i wymiar widzialny, nasze ciało. I teraz, ja pamiętam, nasz wykładowca antropologii chrześcijańskiej w seminarium taką fajną metaforę użył, też nawiązując do popkultury, że myśląc właśnie o tym, że jesteśmy istotami cielesno-duchowymi, to się niejednokrotnie myśli o tym trochę jak na zasadzie filmów, że jest sobie jakieś ciało, w które jest taki duszek Kacperek w nim utkwione, zamknięty. Nie? Czyli właśnie trochę bardziej jakby była dusza, która jest zamknięta w ciele. To zupełnie nie o to chodzi, nie? Że my jesteśmy duszą zamkniętą w ciele, tylko nasze ciało to też jesteśmy my. Nasza dusza to jest moja dusza, to jestem ja, moje ciało to też jestem ja. I to znów też nie na takiej zasadzie, jak znów będzie trochę z kultury, jak head and shoulders, że dwa w jednym tworzy jeden szampon, nie? Jesteśmy jednością ciała i duszy. I znów nie ma takiej innej istoty na Ziemi, która by była jednością ciała i duszy. I tak samo jak musimy dbać o nasze dusze, tak samo niezwykle jest istotne to, żebyśmy dbali o nasze ciała. Naszą duszą nie można pogardzać. Sam nie mogę pogardzać swoją duszą, nie mogę jej deprawować. Również nie mogę deprawować swojego ciała. Też super by było, gdybym potrafił o nie zadbać. Bo zarówno ciało, jak i dusza ma w sobie coś, co jest obrazem Pana Boga. I to znów nawiązuje do Pisma Świętego, bo tam jest powiedziane wyraźnie, że w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I to tchnienie w nozdrza, tchnienie życia ma dla Kościoła bardzo ważne konsekwencje, ponieważ o ile nasze ciała mogły, ja nie mówię, że musiały, ale mogły wyewoluować z małp, chyba dobrze odmieniłem ten wyraz, powstać z nich, jeśli przyjmiemy za prawdziwą teorię ewolucji, mogły powstać. Natomiast to, co w Kościół wierzy, jest to, że dusza każdego człowieka, że nie pochodzi ona od rodziców w tym akcie spłodzenia dziecka, nie powstała w wyniku ewolucji, ale że dusza każdego z nas jest tym tchnieniem Pana Boga w nas. Że każdorazowo, kiedy powstaje nowy człowiek, wtedy Pan Bóg stwarza jego duszę. Więc to są te dwie rzeczy. Jesteśmy obrazem Pana Boga, bo mamy godność ludzką, i jesteśmy istotami cielesno-duchowymi, ponieważ mamy ciało i mamy duszę. Szczęść Boże. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.